Częste wizyty w toalecie, ból w podbrzuszu i niepokojące myśli. Czy powodem uciążliwych dolegliwości jest nowotwór prostaty? Czuje pan taki wewnętrzny niepokój? Z czym to może być związane? Czuję wewnętrzny niepokój ze względu na to, że dosyć dużo się mówi, czyta o facetach po 40, którzy gdzieś tam powinni się zacząć badać. Badać, tak. Czy codziennie odczuwał pan przy oddawaniu moczu silniejszy dyskomfort? Zaczęło się to w pewnym momencie nasilać, gdzieś po już powiedzmy od tego pierwszego momentu, kiedy pierwszy raz to poczułem, nie wiem, po około miesiącu, ten ból naprawdę stał się już dosyć uciążliwy i praktycznie zaczął się powtarzać przy każdej wizycie w toalecie. Co powinno zaniepokoić każdego mężczyznę? Jakie niepokojące objawy powinien skonsultować z lekarzem urologiem? Rak prostaty to nie jedyne schorzenie tego męskiego gruczołu. Dziś w programie prawdziwy męski zdrowotny remanent. Zdrowotny remanent 43-letniego przedsiębiorcy, u którego lekarze podejrzewają problemy z prostatą, a także nowoczesne metody diagnozowania i sposoby leczenia gruczołu krokowego. Mężczyźni często się wstydzą tych dolegliwości i zwracają się do nas bardzo późno lub najczęściej są przeprowadzane przez ich partnerki. Dlatego czym wcześniej mężczyzna się pojawi, tym wcześniej można stwierdzić dolegliwości. Uprawiał sport, prowadził aktywny tryb życia. O problemach z prostatą u swoich równolatków słyszał głównie w telewizji. Do czasu, gdy oddawanie moczu zaczęło stawać się coraz większym i coraz częstszym problemem. Kiedy zauważył pan, że dzieje się coś niepokojącego? Dosyć dużo jeździłem na rowerze, różne rzeczy myślałem, że to jest związane z jakby... Ze zmęczeniem. Ze zmęczeniem, z wysiłkiem. Podczas oddawania moczu poczułem kilkakrotnie poczułem taki ból w podbrzuszu. Co na początku właśnie wydawało mi się, że związane właśnie z tym wysiłkiem. W momencie, kiedy to się zaczęło jakby powtarzać już częściej, zacząłem się zastanawiać, czy to na pewno jest... Jedynie zmęczenie związane z jakimś tak wysiłkiem. Czy doszły jakieś dodatkowe symptomy, które pana zaniepokoiły? Zdarzyło mi się, podczas kasłania zauważyłem właśnie, że ciężko jest mi jakby powstrzymać, no i gdzieś tam się pojawiły po prostu, że tak to nazwę, wilgoć w pewnych miejscach. Z wizytą u lekarza zwlekał nie dlatego, że dla mężczyzny to problem wstydliwy, ale dlatego, że obawiał się usłyszeć diagnozę – nowotwór prostaty. Panie Michale, za chwilę wizyta u lekarza specjalisty. Jak samopoczucie? No wiadomo, mam pewne obawy. Jest to dosyć poważne badanie i będę musiał z tą diagnozą jakby się zmierzyć. No ale jestem pełen optymizmu i mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Pierwszy raz, rozumiem, pan trafił do poradni urologicznej, tak? Tak, pierwszy raz. Zaniepokoiły mnie troszeczkę takie tutaj bóle w podbrzuszu i dosyć częste oddawanie moczu. Moczu, zauważył pan zmianę z siły strumienia moczu? Myślę, że bardziej jakby to się może troszeczkę wydłużyło faktycznie. A że tak powiem, ból w trakcie oddawania moczu, czy coś, takie dolegliwości w trakcie oddawania moczu pojawiły się, pieczenie? Pojawia się. Mogłem dłużej wytrzymać jakby tego moczu nie oddając w tej chwili, jakby to się troszeczkę, ten czas jakby się skracał. Żadnych jakichś cięższych chorób nowotworowych również pan nie kojarzy w rodzinie? Całe szczęście rodzina mija do tego typu rzeczy. No, należałoby wykonać parę podstawowych badań. Przed panem Michałem szereg badań, zanim lekarz stwierdzi, co naprawdę dolega pacjentowi. Najpierw diagnostyka laboratoryjna, specjalistyczne badania krwi, poziomu antygenu PSA, charakterystycznego dla gruczołu prostaty oraz analiza moczu, a także te najważniejsze, badania obrazowe. Pan czuje jakieś takie obawy przed badaniami? No z jednej strony na pewno jest to jakaś obawa, ale z drugiej strony jest to... Słuszne uważam podejście do tego, że no jednak trzeba się badać, no bo medycyna, która w tej chwili jest na bardzo wysokim poziomie, naprawdę wcześniej, jeżeli się cokolwiek rozpozna, potrafi pomóc. Wierzy pan, że dzięki badaniom uda się postawić właściwą diagnozę i być może już wkrótce pozbędzie się pan tych wszystkich dolegliwości? Wierzę w to i jestem tego pewien. USG układu moczowego, nerki, pęcherz, moczowody i prostata. Ich stan sprawdzi dr Elza Modzelewska. Badanie USG gruczołu krokowego wykonuje się w celu
oceny dróg moczowych pod kątem przede wszystkim onkologicznym, jak również pod kątem trudności w oddawaniu moczu. W obecnych czasach badania obrazowe stanowią, no powiem tak, ucho, rękę lekarza, bo one jakby zaglądają w głąb wnętrza człowieka. Pana ten pęcherz moczowy nie jest dostatecznie wypełniony, ale niemniej już przy takim wypełnieniu można ocenić gładkość ścian pęcherza, ewentualnie uwidocznić uwypuklenie zmiany chorobowej do światła pęcherza. Nerka prawa, nerka, dziękuję bardzo, nerka lewa, proszę nabrać powietrza i zatrzymać. Wypuścić proszę. Można powiedzieć, że drogi moczowe, zarówno górne, jak i dolne, nie budzą niepokoju chorobowego, jeżeli chodzi o badanie USG. Wstępna analiza badań USG uspokaja pana Michała. Na początku powiem szczerze, że nie zwracałem jakoś na to bardzo uwagi. No różne, że tak powiem, dolegliwości człowieka w życiu spotykały, ale w momencie, kiedy naprawdę to się stało uciążliwe i po prostu zaczęło przeszkadzać, zacząłem o tym myśleć, no stwierdziłem, oczywiście po namowach też małżonki, stwierdziliśmy, że należałoby pójść i coś z tym zrobić. Urolog ma już także część badań krwi i moczu pana Michała. Na przykład antygen PSA wskazuje poziom zagrożenia nowotworem gruczołu krokowego. To stężenie PSA, które wynosi 3,5 nanograma na mililitr, jest troszeczkę w tym momencie za duże. Aczkolwiek to, co chcę panu powiedzieć, nie ma stricte punktu odcięcia, że mamy system zero-jedynkowy, że do tego stężenia jest prawidłowe, powyżej z tego stężenia jest nieprawidłowe. Na tym etapie to nie będziemy jeszcze tego interpretować. Trzeba będzie wykonać szereg innych badań. Badanie rezonansu magnetycznego, celowanego na miednicę mniejszą, a konkretnie na gruczoł krokowy. Proszę tutaj delikatnie sobie usiąść w tym miejscu, twarzą do mnie, siadam po grudku. By mieć pewność, a także by nie przeprowadzać biopsji prostaty, dr Piotrowicz zleca jeszcze badanie rezonansem magnetycznym. To wysokospecjalistyczne badanie obrazuje struktury wszystkich tkanek gruczołu. Proszę pana, proszę się nie poruszać, będą hałasy w trakcie badania. Za chwilkę zaczynamy. Wykonaliśmy serię przekrojów w płaszczyznach strzałkowych, czołowej oraz poprzecznej, które przedstawiają z dużą rozdzielczością obraz prostaty. Możemy ocenić, czy w obszarze gruczołu krokowego nie ma niepokojących ognisk, które mogłyby świadczyć o chorobie nowotworowej. W przypadku badania tego pacjenta w trakcie badania nie stwierdziliśmy nieprawidłowych ognisk w prostacie. Gruczoł zbudowany jest prawidłowo. Jak ważna jest wczesna diagnostyka i szybkie wprowadzenie leczenia w przypadku chorób gruczołu krokowego oraz męskich dolegliwości urologicznych, przekonuje profesor Andrzej Borówka z Polskiego Towarzystwa Urologii. Mówimy o dwóch odmiennych chorobach gruczołu krokowego, których ryzyko wystąpienia jest związane z wiekiem mężczyzn. Po pierwsze, o łagodnym rozroście gruczołu krokowego i po wtóre, o raku gruczołu krokowego. To dwie odrębne jednostki chorobowe. Pierwsza z nich, łagodny rozrost, polega na zwiększeniu w obrębie gruczołu krokowego prawidłowych komórek. Nie ma nic wspólnego ze złośliwością. Druga polega na pojawieniu się w obrębie gruczołu krokowego komórek złośliwych. Pierwsza z nich prowadzi do powiększenia prostaty, do powiększenia gruczołu krokowego, które zwykle powoduje wystąpienie pewnych dolegliwości związanych z oddawaniem moczu. I teraz zadaniem urologa, do którego mężczyzna odczuwający tego rodzaju dolegliwości i nie zapominający o nich powinien się zgłosić, jest postawienie rozpoznania. Wyniki w komplecie, czas na wizytę, analizę wszystkich badań i zalecenia. No mam przed sobą badania, które pan wykonał. No, od razu muszę panu powiedzieć, że pan się niepokoił. No one są prawidłowe, to znaczy nie ma pan cech stanu zapalnego w układzie moczowym, co do końca nie musi świadczyć, ale nie ma ich w chwili obecnej. Badanie USG nie ujawniło żadnych nieprawidłowości. Mam głównie na myśli to, że pan opróżnia pęcherz moczowy w całości. To znaczy mocz w ogóle nie zalega, także jakość mikcji jest prawidłowa.
Jeżeli chodzi o badanie rezonansu magnetycznego, które widzę pan wykonał, ono również jest prawidłowe, to znaczy nie ujawniło żadnych patologii w gruczole krokowym. Panie doktorze, czy my możemy mówić o jakiejś diagnozie w przypadku pana Michała? Tak, tak, oczywiście. Mamy do czynienia z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. W związku z powyższym ten pan powinien się zgłosić do poradni urologicznej za kilka tygodni w celu ponownego badania fizykalnego oraz kontroli ze stężeniem PSA. Na ten moment mówimy o jakich przypuszczeniach? Na chwilę obecną, tak jak mówiłem, pan ma dolegliwości dysuryczne, czyli tak zwane dolegliwości zdolnych dróg moczowych spowodowane łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Pan Michał może odetchnąć z ulgą, choć prostata nie jest całkiem zdrowa, to nie jest nowotwór. Pacjent musi jednak systematycznie kontrolować poziom PSA we krwi. Wydaje mi się, że nie ma co czekać na to, żeby ta choroba jakakolwiek by to była, żeby się gdzieś tam rozwijała, tylko raczej należałoby właśnie, tak jak chyba w moim przypadku, w miarę szybko zareagować na jakieś tam bodźce i po prostu obserwować gdzieś swój organizm. Panowie, nie ma chorób wstydliwych. Chowanie głowy w piasek nie jest rozwiązaniem. Nietrzymanie moczu samo nie minie. To może być sygnał o poważnej chorobie, ale nie musi. Dlatego nie zwlekajmy, sprawdźmy to, zbadajmy na czas, by nie było za późno.